życiu zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś przekracza moje granice, jest mało uważny na moje potrzeby, czegoś za bardzo się domaga, mojego czasu, mojego zainteresowania i często w ogóle nie bierze pod uwagę kontekstu mojej sytuacji i moich potrzeb. Takie zachowanie może wywoływać we mnie rozdrażnienie i pewną złość. W dzisiejszej Ewangelii widzimy podobną sytuację. Jezus jest w trakcie głoszenia Królestwa wszystkim, którzy chcą Go słuchać. A bliscy Jezusa w pewien sposób przekraczają Jego granice. Chcą Go zawłaszczyć dla siebie. Jezus mógł się teraz zdenerwować, ale tego nie zrobił. Nie uległ rozdrażnieniu. Wręcz przeciwnie, wykorzystuje tę sytuację, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego dla wszystkich, którzy słuchają Jego słowa. Jezus dostrzega potrzeby wszystkich ludzi zebranych wokół Niego. W pewien sposób słucha tych ludzi i dzięki temu wie, co jest dla nich teraz najbardziej pożyteczne, najbardziej istotne. Niezwracanie uwagi na potrzeby drugiego człowieka, na to, co on teraz myśli, co czuje, czego potrzebuje, często prowadzi do braku wzajemnego zrozumienia. I w takich sytuacjach przychodzi nam na pomoc jedna bardzo prosta zasada. Słuchanie siebie wzajemnie. Słuchanie tego, co druga osoba chce mi przekazać. Nie tylko poprzez słowa, ale także przez swoje zachowanie, przez gesty. Do zrozumienia tego, czego druga osoba potrzebuje, często nie wystarczy samo słuchanie, ale potrzebne jest też zainteresowanie się daną osobą. A najprostszym sposobem jest pokazanie jej, że może na mnie polegać, że może ze mną porozmawiać o swoich problemach, o tym, co ją trapi, co ją dręczy, o tym, co czuje. Pokazanie tej osobie, że nie jest dla nas obojętna. Na przykład przez wzajemną pomoc, i to nie tylko w konkretnych pracach, jak sprzątanie, gotowanie, zmywanie, ale także pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji, w rozwiązaniu jakiegoś problemu. A często w zainteresowaniu się daną osobą wystarczy po prostu obecność. Nie jest to proste, bo często atakuje nas wtedy lenistwo i chęć zajęcia się samym sobą. Ale gdy to przezwyciężymy, to Bóg obdarzy nas swoją łaską i da nam jeszcze więcej miłości do drugiego człowieka. Tak, że w pewnym momencie zrozumiemy, że każdy człowiek należy do naszej rodziny.